Wnioskodawca, uzasadnienie wniosku. Pan poseł Borys, bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim członkom komisji, którzy złożyli podpisy także pod tym, aby omówić ten temat, ten problem. Otóż problem współwłasności ułamkowych gospodarstw rolnych na tak zwanych ziemiach odzyskanych no istnieje praktycznie od samego początku, odkąd blisko 5 milionów naszych obywateli osiedliło się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Znamy tą całą procedurę nadawania własności osadnikom Polakom, którzy z Polski centralnej, z Kresów Wschodnich głównie przejechali i osiedlili się właśnie na ziemiach odzyskanych, ale to także jest kwestia Pomorza, głównie Pomorza Zachodniego, Lubuskiego, Dolnośląskiego, także części Opolszczyzny. Efekt tego jest taki, że w wielu dawnych poniemieckich gospodarstwach, które swoim obszarem i budynkami miały charakter nie pojedynczych osad, ale dużych gospodarstw, osiedlało się bardzo wiele rodzin. Te rodziny w związku z tym, że przybywały, zajmowały określone nieruchomości i były po prostu lokowane w dużych, dawnych poniemieckich gospodarstwach. W związku z tym, że państwo polskie ma swoją ciągłość i nadało po prostu ten charakter prawny tym rodzinom. Dzisiaj mamy tego skutki. Te skutki mają charakter niestety negatywny, dlatego że ta struktura współwłasności ułamkowej powoduje, że właściwie te rodziny już dziedziczą tak naprawdę te części ułamkowe. Nie są w stanie właściwie realnie funkcjonować, dlatego że to jest jednak współwłasność. Mimo tego, że ułamkowa, to jednak współwłasność. Często są to 4, 5, 10 rodzin. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że de facto nie mamy, mamy tylko część ułamkową gospodarstwa, ale nie ma tam tak naprawdę części wydzielonej, prawda? To, co to oznacza? Oznacza to, że na przykład jeżeli chcemy wymienić okno, wyremontować dach, zmienić komin, to wszyscy muszą wyrazić na to zgodę. Dochodzi do bardzo wielu konfliktów. Efekt jest taki, że te gospodarstwa, te nieruchomości z uwagi na taki bezwład własnościowy i często system po prostu takich konfliktów, które narastały przez lata, po prostu niszczeją. To jest pierwszy charakter. Dochodziło również do sytuacji takiej, w której rolnicy, którzy posiadali taką część ułamkową, musieli także oddawać po prostu przyznane wcześniej dotacje. Mieliśmy także kilka takich przykładów na Dolnym Śląsku. Tu chodziło właśnie o udowodnienie tego charakteru prawnego. Co to oznacza? Oznacza to, że chcielibyśmy Państwa zainteresować tym problemem, który oczywiście dotyczy tylko części ziem polskich, dotyczy problemu nierozwiązalnego przez blisko 70 lat, aby pomóc znaleźć rozwiązanie, które mogłoby te skutki sprzed 70 lat w jakiś sposób naprawić. Bo podkreślam raz jeszcze, jeżeli odbylibyśmy taką wizytę studyjną i byli w kilkunastu tego typu współwłasnościach, to zobaczylibyśmy obraz naprawdę problemów, no nędzy i rozpaczy mówiąc wprost, kiedy poprzez sam system wzajemnego blokowania się po prostu nic nie można z tą współwłasnością ułamkową zrobić. Oczywiście istnieje możliwość w oparciu o kodeks cywilny próby zniesienia współwłasności sądowną, ale takie próby trwają często nawet 30-40 lat. Już mamy tutaj jednego przedstawiciela, który strony społecznej, który jest jakby między innymi osobą, która tego doświadcza na co dzień, opowie jakby o tej stronie praktycznej. W związku z tym jednak nasze rozwiązania kodeksu cywilnego po prostu nie działają w praktyce. Jest taki system, który zastygł po prostu tej współwłasności ułamkowej z paraliżem organizacyjnym, z problemami sąsiedzkimi, z brakiem możliwości rozwiązania po prostu tego problemu. W związku z tym chcieliśmy jakby ten temat przedstawić i poszukać wspólnie w dyskusji rozwiązania. Jednym z nich, który chciałem tak na wstępie może pod dyskusję zaproponować, jest to, aby na przykład, bo powiem raz jeszcze, mamy do czynienia z pewnym charakterem ciągłości decyzji państwa polskiego, a nie zupełnie sfery jakiejś prywatnej, która kształtowała się przez dziesiątki lat. Jednym z takich rozwiązań mogło być na przykład przygotowanie jakiegoś programu pilotażowego do tego, aby uruchomić linię kredytową
w jednej z agencji, aby móc na przykład, gdyby byli chętni, zainteresowani do wykupu pozostałych współwłaścicieli, aby w długoterminowym kredycie, pewnie niżej oprocentowanym, jakimś preferencyjnym, móc te sprawy rozwiązywać poprzez unormowanie własności, poprzez wykup. Tego się, podkreślam raz jeszcze, to się nie zdarza w sytuacji kodeksowej, kodeksu cywilnego zniesienia współwłasności. Jest po prostu za dużo problemu, za dużo komplikacji. Te sprawy się ciągną kilkadziesiąt po prostu lat. Są po prostu nierozwiązywalne, a mienie niszczeje i ten wzajemny paraliż po prostu tych problemów historycznych jest jednym wielkim węzłem gordyjskim. Przedstawiam jakby ten pomysł jakiegoś pilotaża, który byłby w stanie uruchomić być może ten proces, trochę jakby naprawy tej sytuacji i dania wszystkim szansy wyjścia z tego skomplikowanego węzła po prostu wzajemnych relacji, jaką jest współwłasność ustawowa gospodarstw rolnych, siedlisk gospodarstw rolnych. Dlatego chcieliśmy dzisiaj ten temat podać dyskusji, przedstawić problem. Podkreślam raz jeszcze, on dotyczy kilku regionów Polski. Jest problemem od 70 lat, problemem nierozwiązanym. Stąd raz jeszcze chciałem podziękować posłom, wnioskodawcom o podpisy, że możemy ten temat omówić i myślę, że także strona społeczna, a więc jeden z uczestników takich, czy jeden ze współwłaścicieli ułamkowej własności gospodarczej mógłby przedstawić jakby sytuację praktyczną, żebyśmy mogli zobrazować sobie, jak ta sytuacja wygląda w tego typu gospodarstwach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Temat jest nam znany. Ja osobiście również występowałem w tej sprawie i do KOWR-u, i do ministerstwa, i do ARiMR-u. No ale jest to problem, pan poseł dobrze zna, bo rozmawialiśmy niejednokrotnie, problem bardzo skomplikowany, bardzo złożony i trudny do rozwiązania. Ale proszę bardzo, pan minister, o udzielenie informacji w tej sprawie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, tak jak pan poseł słusznie zauważył, geneza tego problemu sięga drugiej połowy lat 40. XX wieku, czyli po okresie zakończenia II wojny światowej. Zachodnie i północne regiony Polski są często historycznie określane właśnie jako tak zwane ziemie odzyskane oraz tereny byłego wolnego miasta Gdańska. Ziemie te zostały włączone w granice Polski po zakończeniu II wojny światowej. Polska na mocy traktatu, który niestety podzielił nasz kraj, oddał suwerenność, ale utraciła na skutek właśnie wschodniej granicy i przesunięcie jej do linii Kierzona. 1/3 swoich terenów zostały włączone w związku z tym tak zwane część ziemi tak zwanych odzyskanych, czyli w powiatach wzdłuż Odry, Nysy Łużyckiej. I ta zdemobilizowana część polskich żołnierzy, mieli oni z jednej strony stanowić zbiorowość gotowo do przeciwstawienia się ewentualnej ponownej agresji Niemiec, z drugiej strony być podstawą do organizacji administracji państwowej i gwarantem bezpieczeństwa dla nowych osadników. Po masowej demobilizacji w jesieni 1945 roku osadników wojskowych lokowano właśnie w tych powiatach na ziemiach odzyskanych. Osadzano również repatriantów z terenów, które po zmianie granic należały do Ukrainy, Białorusi, Litwy, remigrantów z zagranicy, a także mieszkańców tzw. ziem dawnych z województw centralnych, przede wszystkim z województwa warszawskiego, łódzkiego, krakowskiego, lubelskiego i rzeszowskiego. W 1946 roku akcję osadniczo wstrzymano na skutek braku gospodarstw nadających się do zasiedlenia, aby następnie prowadzić już ją na innych zasadach. Według Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 1950 roku na ziemiach poniemieckich osiedliło się prawie 6 milionów osób, z tego ponad 3 miliony na obszarach wiejskich, a niespełna 3 miliony właśnie w miastach. Podstawowymi aktami prawnymi, które regulowały akcje osiedleńcze w ówczesnym czasie, były dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, dekret z 8 marca 1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich, dekret PKWN z dnia 6 września 1946 o ustroju rolnym i osadnictwie na ziemiach odzyskanych i byłego wolnego miasta Gdańska, dekret z 6 września 1951 roku o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na ziemiach odzyskanych. Na mocy aktów prawnych nieruchomości należących do III Rzeszy Niemieckiej oraz Wolnego Miasta Gdańska oraz ich obywateli stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Artykuł drugi dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Następnie nieruchomości te nabywali obywatele polscy, którzy przybywali na wspomniane tereny w ramach akcji
przesiedleńczych. Zgodnie z artykułami 25 do 33 dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarach ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańsk wyznaczenie nabywcy nieruchomości następowało w drodze orzeczenia właściwej władzy będącej aktem nadania. Akt ten upoważniał do objęcia gospodarstwa bądź działki w posiadanie i pobieranie pożytków. Przeniesienie natomiast prawa własności nadawanego gospodarstwa rolnego lub działki na nabywcę wyznaczonego w akcie nadania następowało w drodze odrębnego orzeczenia zwanego orzeczeniem o wykonaniu aktu nadania. Orzeczenie to stanowiło podstawę wpisu prawa własności nabywcy w księdze wieczystej. Ostatecznie kwestia własności poszczególnych gospodarstw została rozstrzygnięta dekretem i o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na ziemiach odzyskanych, który znalazł zastosowanie w stosunku do tych posiadaczy nieruchomości, którzy do dnia wejścia w życie dekretu, czyli do 7 września 1951 roku, nie otrzymali orzeczenia o wykonaniu aktu nadania. Takie osoby stały się z mocy prawa właścicielami posiadanych gospodarstw. Istotne jest tutaj to, że uwłaszczenie obejmowało nieruchomości posiadane przez osadnika w takich granicach, w takich to posiadanie istniało na dzień wejścia w życie dekretu. Bardzo często praktyką ówczesnych władz było przyznanie osadnikom określonej działki lub działek gruntu wraz z przyznaniem prawa do wspólnego wraz z innymi osadnikami korzystania z zabudowań znajdujących się w danym gospodarstwie. W ten sposób najpierw powstawało współposiadanie określonych nieruchomości lub ich części, a następnie na skutek orzeczenia o wykonaniu aktu nadania lub na podstawie artykułu 2 ust. 1 dekretu z 1951 roku dochodziło do powstania współwłasności określonych nieruchomości, w tym zabudowań mieszkalnych i gospodarskich. Kwestie dotyczące współwłasności bez względu na sposób, przyczynę jej powstania regulują aktualnie przepisy kodeksu cywilnego. Kodeks ten reguluje zasady zarządu rzeczą wspólną, prawa i obowiązki współwłaścicieli, a także kwestie dotyczące ewentualnego zniesienia współwłasności. Zgodnie z artykułem 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność, kodeks cywilny, artykuł 196, paragraf 1 wskazuje na dwa rodzaje współwłasności. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Naturą stosunku współwłasności jest to, że każdy ze współwłaścicieli rzeczowy ma prawo do całej rzeczy, dopóki trwa współwłasność, nie można fizycznie części takiej nieruchomości wyodrębnić. Współwłaściciele mogą natomiast swobodnie układać między sobą stosunki związane z korzystaniem, używaniem wspólnego prawa, o ile nie narusza to istoty współwłasności. Współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony właśnie tym ułamkiem. Własność ta określa natomiast zakres uprawnień współwłaściciela w stosunku zewnętrznych i wewnętrznych pomiędzy współwłaścicielami. Zgodnie z artykułem 290 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, co może nastąpić m.in. poprzez podział rzeczy wspólnej albo przez przyznanie jednemu ze współwłaścicieli rzeczy wspólnej na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli współwłaściciele nie mogą uzgodnić między sobą sposobu zniesienia współwłasności, każdemu z nich przysługuje prawo zwrócenia się do sądu powszechnego z żądaniem rozstrzygnięcia sporu. Z uwagi na konieczność ochrony gospodarstw rolnych przed uzasadnionym gospodarczo podziałem artykule 214 paragraf 1 i 2 kodeksu cywilnego przewidziano przepisy szczególne regulujące możliwość znoszenia współwłasności gospodarstw rolnych. Zgodnie z artykułem 214 paragraf 1 kodeksu cywilnego w razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli sąd przyzna prawo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. Stosownie zaś z artykułem 214 paragraf 2 kodeksu cywilnego, jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli, albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.
Jak już wskazałem powyżej, przepisy kodeksu cywilnego regulują kwestie związane ze współwłasnością bez względu na przyczyny jej powstania. Podkreślenia wymaga, że współwłasność gospodarstw rolnych na tak zwanym obszarze ziem odzyskanych nie jest jakiegoś szczególnego rodzaju współwłasnością, do której te przepisy nie mają zastosowania. Powstanie współwłasności na podstawie aktów nadania nie powoduje, że aktualnie nie jest możliwe zniesienie takiej współwłasności, czy to na podstawie zgodnych oświadczeń zainteresowanych stron, czy też w drodze orzeczenia sądu. Warto ponownie podkreślić, że akcja osadnicza na terenach wiejskich odzyskanych objęła ponad 3 miliony osób, zaś nadawanie budynków gospodarskich mieszkalnych na współwłasność było w tamtym czasie powszechną praktyką. Wynikającą między innymi z ilości osób zainteresowanych otrzymaniem gospodarstwa oraz ilości gospodarstw, które po wojnie nadawały się do zamieszkania, mimo tak znacznej ilości osadników wiejskich do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynął do tej pory tylko jeden postulat wskazujący na konieczność wyodrębnienia uregulowania znoszenia współwłasności na tych terenach. Oznacza to, że skala problemu nie wymaga interwencji legislacyjnej. Dodatkowo należy podkreślić, że nieruchomości nadane wiejskim, osadnikom wiejskim przechodziły i nadal przechodzą różne przekształcenia. Część tych nieruchomości była ponownie przejmowana na własne Skarbu Państwa, na przykład za tak zwaną rentę lub emeryturę, wywłaszczana, czy też ulegała dalszym podziałom i przekształceniom własnościowym, na przykład na skutek zbycia, czy też dziedziczenia. Z uwagi na złożoność i różnorodność stanów prawnych i faktycznych, jakie powstały w tych gospodarstwach na przestrzeni ponad 70 lat, nie jest możliwe odgórne ustawowe uregulowanie tego problemu bez pokrzywdzenia którejkolwiek ze współwłaścicieli. W szczególności ustawowe zniesienie współwłasności poprzez przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli musiałoby prowadzić do wywłaszczenia pozostałych. W sytuacji, gdy regulacje odnosiłyby się do budynków mieszkalnych, prowadziłoby to do pozbawienia określonych osób mieszkania. Takie regulacje w sposób oczywisty naruszyłyby prawa człowieka i byłyby niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jakkolwiek działania w tym zakresie wymagają bowiem pogłębionej analizy każdego przypadku i przeprowadzenia postępowania dowodowego, co jest domeną sądów powszechnych, rozwiązania wszelkich problemów i sporów związanych z każdą współwłasnością należy więc szukać właśnie przed sądami powszechnymi. W ocenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi właśnie nie jest podejmowanie działań legislacyjnych mające na celu rozwiązanie sporów związanych powstałych na tle współwłasności gospodarstw rolnych na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Tak jak słusznie pan poseł wnioskodawca zauważył, że te wywłaszczenia, te współwłasności ulegały dalszym podziałom, dalszym przekształceniom, że skutek choćby zbycia, dziedziczenia tych praw niestety musi być dochodzony w drodze postępowania kodeksu cywilnego przed sądami powszechnymi i tutaj ingerencja, nie wiem na jakiej zasadzie by się mogło odbywać, nawet jeżeli by mielibyśmy przeprowadzić jakąkolwiek akcję pilotażową wykupu tego typu współwłasności, to owszem, jak najbardziej, tylko że ta akcja musiałaby być poprzedzona takim postępowaniem cywilnym przed sądem powszechnym, tak żeby był ustanowiony tryb właśnie przyjęcia tej współwłasności, a tym samym dopiero moglibyśmy rekomendować jakiekolwiek działanie na przykład w drodze pożyczki ustanowione na przykład na zasobie własności rolnej Skarbu Państwa. Ale żeby dojść do tego momentu, niestety musiały być stwierdzone przed sądem powszechnym akt posiadania albo nabycia prawa właśnie do pełnej współwłasności tej nieruchomości, która uległa właśnie temu trybowi w latach 40. XX wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może poproszę, żeby zabrał głos przedstawiciel KOWR-u, bo tą sprawą zajmował się KOWR, zajmował się pan dyrektor ma.
Tak jak pan minister podkreślił, KOWR w swoich kompetencjach nie posiada żadnych możliwości podjąć działania i nie dysponuje prawnymi możliwościami prawnego rozwiązania tego problemu własności i tutaj tylko jak gdyby sądy są właściwe w tej sprawie. Proszę bardzo, panie Matynasie. Tą sprawą zajmował się dyrektor Malicki i wiem, że odpowiedź dostała. Tak. Witam serdecznie, Andrzej Batorski, Departament Gospodarowania Zasobem. Szanowni Państwo, tak jak tu pan minister przedstawił, wyjście ze współwłasności jest regulowane w kodeksie cywilnym, także całe postępowanie spadkowe musiało być uregulowane i na ten cel akurat u nas mamy na pożyczki zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na powiększenie bądź utworzenie gospodarstwa rolnego zgodnie z artykułem 24 ustęp 10 ustęp 11 środki pozyskane z pożyczek mogą być przeznaczone na działania związane z modernizacją i powiększeniem gospodarstw rolnych. Oczywiście w tym przypadku beneficjentami tychże pożyczek są rolnicy indywidualni zgodnie z definicją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z ARiMR-u też chciałby zabrać głos? Pani dyrektor. Prosimy sekretariat o pomoc. Chyba jest już dobrze. Już jest dobrze. Ja nazywam się Jolanta Dobrze, jestem dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich, a więc zajmuję się koordynacją wszelkich prac związanych z przyznawaniem rolników płatności bezpośrednich, ale także płatności obszarowych w ramach PROW-u. Jakby u nas ten problem wydaje się, że nie występuje z prostej przyczyny, że płatności są przyznawane rolnikom, którzy są w posiadaniu danych gruntów, a więc i prowadzą tam działalność rolniczą, a więc faktycznie użytkują te grunty. Co prawda od roku bieżącego mamy w ustawie o planie strategicznym przepis, który mówi, że płatności przysługują rolnikowi, który ma w posiadaniu grunty rolne i posiada tytuł prawny do tych gruntów. Ten tytuł prawny to nie jest tylko akt własności, to także jest współwłasność, to także jest umowa dzierżawy, nawet dopuszczone są umowy ustne. I faktycznie na przestrzeni wszystkich lat, które do tej pory płacimy płatności bezpośrednie czy płatności obszarowe w ramach PROW-u, ja akurat od początku jestem w realizacji tych płatności, nie mamy problemów, że rolnicy jakby biją się o płatności. Zawsze jest tak, że wniosek składa rolnik, który faktycznie użytkuje. Czasami występują sytuacje, że dwóch rolników składa wniosek na tą samą powierzchnię. Wtedy oczywiście dochodzi do procesu wyjaśniania, gdzie ustala się, który z nich faktycznie użytkuje dany obszar. Ale pani dyrektor, tu bardziej chodzi o nieruchomości, te siedliska, a nie o grunty, bo z gruntami tu nie ma problemów, z tego co wiem. Ale w agencji nie ma żadnych mechanizmów, które jakby zajmują się tą tematyką, bo jak tutaj wskazali moi przedmówcy, no zajmuje się tym KOWR głównie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.